Dobrze zorganizowana zabawa, mnóstwo atrakcji i co najważniejsze prezenty. To przepis na udaną imprezę dla dzieci, który od 3 lat z powodzeniem realizuje Klub Siarki Tarnobrzeg. W niedzielne popołudnie kolejny raz halę Mosir wypełnili młodzi piłkarze, którzy wzięli udział w 3. edycji Siarkowych Mikołajek. Na dzień dzisiejszy po raz trzeci spotykamy się. Dzisiaj od rocznika 2012 do starszych juniorów, czyli to jest 12 grup, które trenują w siarce, czyli od 5-latka do 18-19-latków. Oczywiście zaszczyciła nas swoją obecnością też drużyna seniorów. To też myślę, że buduje pewne emocje. Ogólnie rzecz biorąc, oczywiście jest to w części wymierzone w nasze dzieci siarkowe, ale też oczywiście zachęcamy i zapraszamy pozostałe dzieci do tego, żeby rozpocząć treningi w siarce, żeby generalnie wstąpić do naszych struktur. Dla najmłodszej grupy skrzatów, którymi opiekuje się były zawodnik tarnobrzeskiego klubu Mariusz Łukawski, było to szczególnie ekscytujące przeżycie. Dla mojej grupy jest to pierwszy raz możliwość zobaczenia, do jak wielkiej społeczności zaczęli należeć od sierpnia, bo nasze treningi wyglądały w ten sposób, że spotykaliśmy się na Orliku o jakiejś tam wyznaczonej godzinie i w danym dniu, później zamknęliśmy się, że tak powiem, na ten okres zimowy na hali i tak naprawdę chłopcy poza swoją grupą nie widzieli, że po prostu uczestniczą w tak wielkim przedsięwzięciu. No na pewno są bardzo podekscytowani i same te przygotowania, czyli samo to mówienie o tym, że wybierzemy się na halę, gdzie spotkamy inne grupy, gdzie będzie Mikołaj, gdzie będzie trzeba zagrać pierwszy taki poważny mecz w cudzysłowie. No już był taki stresik w tym wszystkim, jedni się bardziej tego obawiali, drudzy się cieszyli na ten temat, także na pewno dużo, dużo radochy dla tych dzieci. W porównaniu do 2 poprzednich edycji w tym roku pojawiły się nowe konkurencje. Obok hitowego turnieju Bubble Football starsze roczniki mogły sprawdzić również, z jaką siłą uderzają piłkę za pomocą siłomierza kopacza oraz celność i precyzję kopnięcia piłki, grając w nożnego darta. Jak udało nam się zarejestrować, swoich sił w darcie próbowali również reprezentanci pierwszej drużyny, wśród których mistrzem okazał się Patryk Mikita, trafiając w sam środek tarczy. Emocji nie brakowało również w tradycyjnym turnieju piłki nożnej, do którego zaproszono najmłodszych. Mimo iż była to tylko zabawa, dzieciaki nie szczędziły sił, imponując boiskowym zaangażowaniem i walką. Wygraliśmy 1-0. 1-0? Nie było tam więcej bramek? Nie było, niestety. 1-0. No ale 1-0 to znaczy 1-0. Asysta, bramka. A się to fajnie! A się podoba bardzo! No to wam się podoba? Że dostaniemy prezenty? Mi się tam wszystko podoba. Będziemy grali mecze i no nie wiem, no jeszcze jedzenie. Nowością tegorocznych Mikołajek był pokój zabaw, gdzie nie tylko serwowano słodkie przekąski czy zamykano w bańce mydlanej, ale również malowano twarze. Jak się dowiedzieliśmy, wśród dziewczynek królowały tego dnia kotki, chłopcy zaś gustowali w narodowych barwach. Na specjalne zamówienia panie z zespołu szkół ponadgimnazjalnych numer 1 wykonywały również wymarzone przez dzieci fryzury. Robiłyśmy koczki, robiłyśmy warkoczyki, kręciłyśmy dziewczynkom włoski, także dużo stylizacji. I chłopcy przede wszystkim, różne kolory jak widać i włosy na żel i rokezy, także taka typowo piłkarska, tak. Jako że gwoździem programu była wizyta siarkowego Mikołaja, zapytaliśmy o to, jakie prezenty młodzi zawodnicy chcieliby dostać. Piłkę. Koszulki albo coś. Od Mikołaja? No nie wiem. Nie wiem. Telefon. Piłkę! 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 Telefon! Przy okazji sprawdziliśmy również wiedzę siarkowców na temat kadry pierwszej drużyny. Robczycki? Jak? Robczycki? Mikita, ja tak Stępień, Basi, ten, ja tam nie kojarzę. Dybowski, Karol Dybowski, Konrad Stępień, Robski, Płatek, ja tak za bardzo nie kojarzę piłkarzy. Nie kojarzę. A ja kojarzę. Znaczy tak, na mecze chodzę, ale nie kojarzę. Za to chodzę. Nigdy cię nie widziałem na mecie. Ja ciebie też nie widziałem. Krzysztof Łapski! Ja też! Ja nie.
Grzesiu. Ja mam Grzesik. A kto jest na bramce Siarki? Kto stoi? Karol Dybowski. 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 Jak się nazywa trener Siarki? Grzegorz Dobrosiewicz. Grzegorz Dobrosiewicz. Włodzimierz Gąsior. Włodzimierz Gąsior. A wasz trener jak się nazywa? Grzegorz Dobrosiewicz. Grześ. Poznaliśmy również zdanie młodych piłkarzy na najbardziej elektryzujący cały piłkarski świat temat, czyli losowanie grup przyszłorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej. Japonia jest. No, okej, okay, Kolumbia. Japonia, Kolumbia, Senegal. No, raczej tak, na pierwszym miejscu. Raczej łatwa nawet grupa. Wyjdzie Polska z grupy? Tak, na pewno. A z kim będzie na grupie? Z Kolumbią. Z Kolumbią. Dlaczego? No bo jestem Rodriguez, Falcao i Cuadrado. Tuż przed wizytą świętego Mikołaja dzieciaków do wspólnej zabawy zaprosiła grupa cheerleader z Tarnobrzeg pod wodzą trenerki Bożeny Pandury. Po tanecznej zabawie na hali pojawił się zaś wyczekiwany Mikołaj, wręczając prezenty wszystkim uczestnikom niedzielnego wydarzenia. Wszystkiego najlepszego! Każdemu na święta! Żeby Siarka ciągle wygrywała! Takie